Rozwiąż nierówność. Wartość bezwzględna z liczby 4 minus 5x jest mniejsza bądź równa 7. Jeżeli mamy nierówność tak skonstruowaną, że po jednej stronie nierówności jest tylko i wyłącznie wartość bezwzględna, jedna wartość bezwzględna, a po drugiej stronie nierówności jest liczba, możemy rozłożyć to na dwa przypadki. Pierwszy przypadek wygląda w ten sposób, że wszystko przepisujemy bez zmian, pomijamy jedynie wartość bezwzględną, czyli dostaniemy 4 minus 5x jest mniejsze bądź równe 7. Natomiast drugi przypadek wygląda w ten sposób, że to, co mamy w wartości bezwzględnej, przepisujemy bez zmian. Natomiast znak nierówności odwracamy i liczbę po prawej stronie przepisujemy ze znakiem przeciwnym, czyli w naszym wypadku mamy minus 7. Teraz rozwiązujemy dwie nierówności. Przeniesiemy czwórkę na prawą stronę nierówności, czyli dostaniemy minus 5x jest mniejsze bądź równe od 7. Po przeniesieniu czwórki na prawą stronę będzie to minus czwórka. 7 minus 4 daje 3. Teraz musimy pozbyć się liczby, która stoi przy x. Między minus 5 a x jest znak mnożenia, czyli będziemy obustronnie dzielić przez liczbę minus 5. Po lewej stronie zostaje nam x. Pamiętamy, że jeżeli dzielimy przez liczbę ujemną, to znak nierówności odwraca się. Dzielenie zastąpimy kreską ułamkową, czyli będziemy mieli 3 dzielone przez minus 5. Ja w mianowniku wpiszę 5, a minus dam przed ułamek. Mamy rozwiązaną pierwszą nierówność. Podobnie postępujemy z drugą nierównością, czyli minus 5x zostawimy po lewej stronie. Czwórkę przeniesiemy na prawą stronę nierówności. Ona tu jest ze znakiem plus, czyli po przeniesieniu będzie ze znakiem minus. Minus 7 minus 4 mamy minus 11. Teraz obustronnie podzielimy przez minus 5. Przypominam, że przy dzieleniu przez liczbę ujemną znak nierówności odwracamy. Dzielimy liczbę ujemną przez liczbę ujemną, więc minusy nam się skracają. Dzielenie zastąpimy kreską ułamkową, czyli mamy w liczniku 11, a w mianowniku 5. Obie nierówności zaznaczamy na osi. Na osi zaznaczymy liczby minus 3 piąte i 11 piątych, czyli minus 3 piąte będą po lewej stronie, a 11 piątych po prawej stronie. Nasze x od minus 3 piątych mają być większe bądź równe. Skoro większe, to są te, które znajdują się po prawej stronie liczby minus 3 piąte, ale mogą również być równe, więc kółeczko mamy zamalowane. Z drugiej nierówności dostaniemy, że x mają być mniejsze bądź równe 11 piątych. Ponieważ mogą być równe, to mamy kółeczko zamalowane. Mniejsze, czyli znajdują się po lewej stronie liczby 11 piątych. Teraz odczytujemy rozwiązanie naszej nierówności z wykresu. Ponieważ istnieje część wspólna naszych dwóch przedziałów, to rozwiązaniem jest ta część wspólna, czyli x należy do przedziału od minus 3 piąte do 11 piątych.